Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku Porannego Inspiratora. W dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiali o zbieraniu kontaktów. Bardzo często w biznesie organizuje się różnego rodzaju targi tematyczne, na przykład są targi ślubne, targi budowlane, tak? Czy tam targi rolnicze i prawda jest taka, że na tego typu spotkaniach wszyscy zazwyczaj rozdają ulotki i to wszystko później ląduje w śmietniku, no bo ludzie dostają mnóstwo tego spamu. Ja pamiętam, jak my braliśmy ślub, no to po prostu dostaliśmy mnóstwo jakichś folderów, ulotek, tak jakichś wizytówek i tak dalej, jak byliśmy na tego typu targach w Krakowie i to jest, prawda jest taka, że no później człowiek to wyrzuca, bo tego jest po prostu za dużo. Natomiast jeżeli chcesz to zrobić mądrze i chcesz naprawdę wynieść wartość z tego typu targów, na przykład jeżeli działasz w branży ślubnej, to zrób odwrotnie niż wszyscy. Czyli jeżeli wszyscy zbierają, znaczy wszyscy rozdają ten spam, tak, no bo inaczej się tego nie da nazwać, to Ty musisz zbierać kontakty, musisz działać zupełnie inaczej. Musisz zupełnie działać inaczej niż Twoja konkurencja. To jest tak, jak wiesz, jak się pali budynek i wszyscy uciekają, to Ty się musisz zachowywać jak strażak, który wchodzi w ogień. I teraz pomyśl, jeżeli byłbyś na takich targach ślubnych, powiedzmy 4 razy do roku i na każdych targach zbierasz na przykład 200-250 kontaktów, to masz 1000 kontaktów rocznie. 1000 kontaktów do młodych par rocznie. I powiedzmy, że jesteś fotografem, tak? Czy może masz fotobudkę, albo robisz jakieś wideofilmowanie, albo może masz jakąś agencję, która organizuje różnego rodzaju pokazy, typu tańce towarzyskie, jakieś żonglowanie i tak dalej, tak? Czyli coś, co uatrakcyjnia wesele. Więc nieważne, co Ty robisz, w każdym razie możesz zrobić konkurs, że proszę wrzucić imię i nazwisko, tak, młodej pary, numer telefonu, no i tu mamy taką skrzynię i później będziemy robić losowanie. I jedna para wygra. Więc co im szkodzi, tak? Każda para, zazwyczaj to jest takie proste, no bo okej, to chcielibyśmy coś takiego, co nam szkodzi wziąć udział, nie? Nic nas to nie kosztuje, więc zbierasz te kontakty i właśnie warto wziąć wtedy imię, nazwisko i numer telefonu. I po takich targach dzwonisz do tych ludzi. Jeżeli masz 200 numerów, to zadzwoń, umów się na spotkanie, zaproponuj, co Ty masz, dobrze się przedstaw, naprawdę pokaż się jako najlepsza oferta ze wszystkich możliwych. Jak od Ciebie wezmą, no to super, a jak nie, to pamiętaj o tym, co mówiłem w poprzednich nagraniach. Trzymaj rękę na pulsie i zadzwoń za jakiś czas, bo mogli się spotkać z innym fotografem, ale jednak coś się nie dogadali i chętnie wrócą do Ciebie, tak? Zapisz też datę ślubu, bo nawet jeżeli zdecydują się na kogoś innego, no to zobacz, trzymaj rękę na pulsie, bo za rok oni będą mieli pierwszą rocznicę ślubu, więc możesz zadzwonić i po prostu zapytać pana młodego, no już nie takiego młodego, już tam, wiesz, pierwsza rocznica się zbliża. Dzień dobry, ja z Państwem w zeszłym roku rozmawiałem, Państwo się zdecydowali jednak na mojego konkurenta, ale mam takie pytanie, czy nie chciałby Pan zrobić wspaniałej niespodzianki dla swojej małżonki, tak? I przygotujemy taką sesję ślubną na pierwszą, znaczy taką sesję pamiątkową na pierwszą rocznicę ślubu. I coś takiego możesz zorganizować, czyli nawet nie zarobiłeś na samym ślubie, ale możesz zarobić na rocznicy. Jak będziesz trzymał rękę na pulsie, no to może tam później się pojawi dziecko, więc możesz zaproponować jakąś sesję rodzinną, albo zrobić zdjęcia na chrzcie. Wiesz, jest ileś możliwości, gdzie Ty jeszcze możesz tak naprawdę zarobić pieniądze i jak będziesz jeszcze prosił o polecenia, to staniesz się naczelnym fotografem całej rodziny, bo może jeszcze będą rodzice mieli jakieś 25-lecie albo 30-lecie ślubu, może jakaś kuzynka zaprosi Cię na wesele w roli właśnie fotografa i tak dalej, i tak dalej. Zatem bardzo ważne jest to, żeby trzymać tą rękę na pulsie i później wychodzić aktywnie, a nie tylko na takiej zasadzie, że rozdamy ileś tam ulotek i może ktoś się trafi. No to jest strzelanie z armaty do wróbla. To jest Twój interes, to jest Twój biznes, więc to Ty musisz na tym trzymać rękę, tak? To Ty musisz trzymać rękę na pulsie i pilnować tego, że nawet jeżeli klienci nie skorzystali z Twojej usługi, to i tak, to jest tak zwany follow-up, pamiętaj o tym, czyli cały czas musisz trzymać z nimi relację, mieć z nimi tą relację, bo jeżeli zadzwonisz, zapytasz się, a już zrezygnują z konkurencji, wrócą do Ciebie, albo nawet jeżeli skorzystali z usług konkurencji, to może skorzystają z Twoich usług przy zupełnie innej okazji. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne, a zdecydowana większość firm tego po prostu nie robi, nie lekceważ tego. W tym nagraniu to wszystko, jeżeli podobało Ci to wideo, daj łapę w górę, zostaw subskrypcję, subskrybuj ten kanał, będziesz powiadamiany o kolejnych naszych nagraniach, pobierz sobie e-booka, przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty, no i dzięki temu będziemy mieli cały czas kontakt. Pozdrawiam Cię serdecznie, widzimy się jutro o 6:30, hej!